Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Fallout 4. Słuchajcie, standardowo przypomnę sobie, znaczy wam, sobie, no sobie to ja nie mogę przypominać, ale wam przypomnę, że gram w trybie przetrwanie, więc po prostu jest grubo. Jak z poprzedniego, no jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, znajduje się, słuchajcie, no w kolejnej jakby osadzie, twierdzy, no raczej to jest fort. Zamek były, no w zasadzie to ruiny fortu, no zamku tu pisze, Minutmanów, tak, oni tutaj kurde kazali mi przyjść i zdobyliśmy, walczyliśmy tutaj z taką królową błotniaków, no dała troszeczkę popalić, jak widzicie niektórzy nie przeżyli, tutaj jeden, tutaj chyba drugi jest nawet sfilcowany jest, po prostu sfilcowany. Reszta uciekła, rozpierzchła się, nawet cały ten szeryf Minutmanów, ten kiepski zawodnik uciekł, gdzieś tam łazi, słuchajcie, gdzieś tutaj łazi, o, jest w tym miejscu teraz, a nie, ile? Tak, Preston Garvey, no, w każdym razie uciekł. No i musimy się do niego jednak zgłosić, żeby z nim pogadać, co na temat dalej tutaj tego fortu, co będzie się tutaj działo. No tutaj jeden został członek, chciałem powiedzieć, no może i członek, chyba członek, tak. I co? No właśnie, ruszamy, słuchajcie, dalej. Widzę, że mam, kurczę, mało... Mam mało, słuchajcie, rdzeni, mam tylko jeden, ten ostatni już tutaj ten, ale mam mój pies, przynajmniej nosi, no i chciałbym się tutaj też naprawić. Więc co ja zrobię? Przede wszystkim powynoszę te ścierwa, o, to jest właśnie królowa błotniaków, zobaczcie jaka wielka i paskudna w ogóle. Czy nie wiem, czy ją się da wynieść? Chyba nie da się wynieść. No w każdym razie zobaczymy później. Ale co chciałem zrobić? Przede wszystkim posprzątam sobie tu, słuchajcie, pozbieram wszystkie jakieś rzeczy, wybuduję radiostację, no bo ta chyba, to też będzie działać, ale w przyszłości, bo muszę tutaj kogoś zatrudnić. Ten pan nie chce się zatrudnić do tej roboty, więc ma to w nosie, więc tutaj wybuduję gdzieś radiostację jeszcze jedną. Zmuszę tutaj kogoś, żeby, zmuszę, no znaczy no, zachęcę, żeby ktoś tu przylazł. Żeby bro... O, tam ciekawa jakaś wyspa, wysepka, nie? Ciekawe, czekajcie. O kurde, no właśnie ten noktowizor jest... No w dzień jest niko... Muszę go zdjąć, muszę go wymienić. Nie będę chciał już tego z noktowizją. Bo w nocy, wiecie, rzadko się poruszam w nocy. No a w dzień noktowizja by się przydała. Ale dobra, mniejsza z tym, bo ja tak się rozgadałem i... I ten... I nic nie wiecie za bardzo. Więc tak, zbuduję tutaj sobie taką radiostację. Następnie zbuduję coś, co mi umożliwi naprawienie. To znaczy ten taki do naprawiania moduł pancerza wspomaganego. Mam nowego perka, to znaczy mam. No, wezmę nowego perka, czyli pamiętacie, naukę i wtedy będziemy konstruować dużo fajniejsze rzeczy. No i wszystkie rzeczy, które tutaj też zostawiłem w tym budyneczku, tutaj, nie? Jak przyszedłem, poprzynoszę sobie tutaj. Tak samo z tamtego złomowiska, co ostatnio, dwa odcinki temu, czy trzy bodajże, dwa odcinki temu, żeśmy stamtąd przyszli. I tam też żeśmy w dwóch miejscach pozostawiał rzeczy. Tam jest jeszcze, słuchajcie, no ten... Ja ciągle pamiętam o tym, ta taka schowana gdzieś, no schowany gdzieś jakaś, no nie wiem, jakieś kurde podziemie, skrytka, schron, bardziej chyba schron, gdzieś tam w odmętach tego chyba złomowiska będzie, więc poszukam. Dobra, myślę, że tak to zrobię, nie będę wam pokazywał jak to buduję, bo to szkoda waszego czasu, więc przechodzę, słuchajcie, do budowy. Też nie będę budował, tak wiecie, jakiegoś tak tutaj potężnych rzeczy, tym bardziej, że nie wiem na ile mi tutaj pomogą moje tutaj zdobyte surowce, ale myślę, że poprzenoszę też rzeczy. Jeżeli coś po drodze będzie ciekawego, na pewno nagram
i dam, pokażę w każdym bądź razie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Okej, słuchajcie, co zrobiłem? No nie, musiałem wam to pokazać, bo troszeczkę pouprzątałem to wokoło tutaj tego zamku. Następnie, gdy gruz tam, to w drugiej części tego jakby po, tutaj tych mieszkalnych tutaj zamkowych tutaj murów, odgruzowałem pewną rzecz. Tam było coś do odgruzowania. Odgruzowałem, tam jest zejście na dół. I mówię, dobra, idę się przespać, bo po pierwsze nie mogę zrobić ani nadajnika, ani nie mogę różnych innych jakichś takich, nawet do pancerza wspomaganego zrobić, to narzędzie do... A słyszycie to? Coś się dzieje na podwórku. Coś się dalej jakby uruchomiło. Mi się wydaje, że jak odgruzowałem po prostu chyba ten zamek i przespałem się. O, zobaczcie. Co tu się chodzą? Summer Will Place, mieszkańcy proszą o pomoc. No dobra, mniejsza z tym, nie mam czasu na to. Innym razem. Tylko to chciałem powiedzieć. Zaraz wyjdę na plac, powiem wam, co, no zobaczymy, co tam się dzieje. No i chciałbym tam zejść do podziemi, bo tam jest jakieś zejście. Tam jeszcze nie byłem. I chciałem też przy okazji te wszystkie. Może uda mi się jeszcze jedynie zbudować to. Ten taki warsztat do naprawy pancerza, bo tam tylko mi brakuje aluminium, chyba dwa kawałki, a z broni, które po prostu tu poznajdowałem i pozyskałem, myślę, że tam aluminium będzie, ale wiecie co, najlepsze to jest to, że w tych skrzynkach, tutaj były takie skrzynki, to znalazłem ze 7 rdzeni, łącznie, wszystkich tu rdzeni, gdzie ten to, bo to w każdych skrzynkach coś tam po rdzeni było, więc po prostu znalazłem. Zobaczmy, co tu się dzieje na placu. Przespałem się, słuchajcie, o, no, on wrócił. People there have decided to join our cause. That's great news. One day we'll be strong enough to drive that scum out of the Commonwealth for good. I'll no, let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Dobra, dobra. Ukończono. Tutaj mamy i jeszcze mamy. Wow, we really did it. I've been watching the Minutemen fall to pieces for so long. I just now we've got to pay off on what we've started. Bring the whole Commonwealth together and make it last this time. So, you know, back to business. But with Radio Freedom up and running, we can broadcast alerts to super. You anywhere, anytime. Which reminds me, I've got another trouble spot for you to check out. Our scouts have found a promising spot for the settlement. Let's clear it out. Set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland. We'll take back the Commonwealth, one piece at a time. Okay. Dobra, ty, a czekaj, jeszcze dzień. Is there something you need? Wymiana. Nie, 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 już niczego. To nie. Okay. One day we'll put this back together. Dobra, no to mamy. Mamy to. Czyli mamy zadania, jednak te się udało wykonać. No widzicie, no coś odbudowa. Gdzie to jest to? Pokaż na mapie. Aha, to nie tak daleko. My tam mieliśmy także jak tam dojść. Niedaleko tutaj nas, ale myślę, że na razie jeszcze w zamku zostaniemy, bo czy to radio... To... Czy oni mają dostarczać tutaj ludzi, nie? Bo to najważniejsze, bo chciałbym tu zaopatrzenie nawet mieć, a na razie mam tylko jednego człowieka. Zobaczmy. Och, ochrona, obrona w ogóle, nic, racje żywnościowe w ogóle nie mamy. No ale, no dobra, no ale jak ja mam tutaj... Nie mam tu ludzi, by trzeba było gdzieś im wybudować. Czekajcie, może wezmę zasoby jakieś. Ciekawe, czy ja mam jakąś żywność. Przez tutaj nie ma, ale no to dla właśnie dlatego, że po prostu nie mam też. Czekajcie, bo jakbym wziął. Jeszcze raz, muszę zobaczyć jedną. Nie tak. Kurczę, nie zaopatrzeniowe. Jak to się patrzyło? Kurde.
Właśnie jest jedna osoba, chyba nie da rady. Będę musiał tutaj tajnik swój wziąć, chyba wybudować. Dobra, sprawdźmy to podziemie na dół. Póki jeszcze tutaj jestem, na razie jeszcze nie naprawię swojego, zobaczcie, tutaj. Gdzieś to tutaj było, tu chyba. Nie tu, nie tu. Że te kucharskie rzeczy to wszystko. Gdzieś się tu, gdzie ja to. Czekajcie. Gdzie ja ten gruz odkopałem? Tu! O! Widzicie? Tutaj, 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 tutaj. To lecimy na dół, nie? Zobaczymy. Bo to jakieś tunele zamku. Wchodzimy. Okej. Nie wiem, co tu może żyć. Miny, widzę. Kurczę, grzyby. Co tutaj ciekawe znajdę? Najgorsze jest to, że ja nie mogę nic z tych rzeczy takich wziąć, w sensie na przykład tych skrzynek, żeby to wszystko pozamieniać. No bo to jest pod zamkiem. Kurde, ale zaminowane. Dziwne. Radiacja się zaczyna jakaś. To tam. Czekajcie. Rzucę tam granat. Wow! Proszę bardzo. A jednak jakiś przeciwnik był. Co to jest? Kula armatnia. Bierę. Worki cementu przydadzą się, bo co wiecie, że to dużo waży. Kula armatnia. Co to tutaj było? Dziwne. Kto to w ogóle postawił, nie? I kiedy? I po jakiego grzyba? Co tu jest? Worek nawozu. Zbieram wszystko, słuchajcie jak leci. Mi się wszystko przyda. Tym bardziej w tej nowej bazie, tam nic nie mam. Nie mam nic. Wszystko się przyda. Na pewno. Oj. Najgorzej, że tam nie ma jedzenia. Tu coś mi się wydaje, że... No rdzeń. Co tu jest? Czekajcie. Dziwne to, czy nie? No rdzeń. Mam jeszcze kolejny rdzeń. O
plot, mentaty. No, stanowisko chemiczne, ale... Okej. Okay. O kurde! O to! Co tu jest? O kurwa! Kurwa! Czekajcie! O kurwa, widzieliście to? Nara. 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 Przerąbane mam. No nie chcę marnować tych, że postawię te miny odłamkowe. Pytam. Kuźwa. Czy on się zmieści tutaj, tak? Nie. Ja chyba będę musiał jednak jakieś granatami go... Nie dostał ani razu. Pies. Chodź. On jeszcze walnie. Kurde, ale dostałem. Ale dostałem. Co piesku? Ważne, że żyjesz. Ważne, że żyjesz. Nie wiem, czy on jeszcze walnie, czy nie, bo to taki wybuch będzie jeszcze jeden. Tak, może być, chociaż już albo walną już. Nie wiem. Wiem, że to wybucha jeszcze. Tylko czy to już może wybuchło? Dziwne. Już jednej nogi nie mam, zobaczcie. To w ogóle wygląda. Widzicie? Nogę już straciłem jedną. Elegancko. Dobra, zobaczmy. Przeszukajmy tutaj. Butelka. Tu mogę zasejwować w sumie. O, to będzie dobre. W razie czego jak wybuchnie, to sobie po prostu odsejwuję. Chyba już nie wybuchnie. Rdzeń. O, aluminium. Wszystko jest. Łe. Uuu, ale tu dalej jest jakieś kurde
No ciekawe, ciekawe. Już nie pamiętam, słuchajcie, ja pamiętam, czy pamiętam? Nie pamiętam, ale pamiętam. Przechodziłem tą grę już. Podstawkę. Co tam jest? Ale po prostu... To było dawno. No i na pewno nie w trybie przetrwania. Dobra, zobaczymy. Może się uda nam się tutaj coś niedostępne. A może ktoś inny będzie miał to? Chyba coś takiego było. No bo niedostępne. Czemu niedostępne? Może kurde zamelduje tutaj właśnie, że jest coś takiego. I on chyba coś tam będzie wiedział. Się tak wydaje. Dobra, lecę na górę. No, teraz troszeczkę... O, jeszcze kanister oleju. No i teraz coś tam pobudujemy. Teraz coś tam pobudujemy. O kurde! Chodziłem po tym. Lol. Że to nie walnęło? Czy to no bardzo się cieszę z tego, że nie walnęło. Kula jeszcze tutaj widzę. Tu jeszcze jakaś kula była chyba pod spodem, ale... Dobra. Te kule to też będą ciekawe, bo będzie można... Jest armaty, słuchajcie. Wywalić. Dobra. O. Lecimy, lecimy. Dobra. Ciekawe, czy jeszcze ten... Tutaj go znajdę i mu powiem. Czy on tu jest? Howdy, General. Just looking to train a little. I hope you're finding the broadcast useful. Nie, wyłącz mi tę audycję. Dobra, nie wiem, czy gdzie ten kurde łazi ten. Dobra, ja tutaj sobie to jeszcze dalej posprzątam i widzimy się niebawem. Dobra, na razie mi się, słuchajcie, udało postawić tylko... Aha, tu jeszcze jest jedna broń. Dobra, to mogę jeszcze sobie przerobić. Przetworzyć, widzicie, stal śruba. Przyda się, przyda się. Jeszcze sporo mamy tych rzeczy, ale poza zamkiem tutaj do przyniesienia. Ja to zaraz zrobię. Może jeden raz tam wam pokażę, jak to przynoszę i tamten. Chociaż to nie wiem, czy to jest sens. Ale udało mi się na razie skonstruować tylko właśnie stanowisko pancerza wspomaganego. W tej chwili wejdę sobie, słuchajcie, i go naprawię, bo zobaczcie, nawet nogę jedną straciłem. Także będę musiał to naprawić. Wejdźmy. Na szczęście rdzeni mam sporo. Udało się gdzieś tak, no, pozyskać tam z 8 sztuk, może więcej, chociaż nie, może mi, że tak z 8. Dobra, sobie tutaj wyjdę. Ponaprawiamy. Stwórz, tak. Przede wszystkim tą nogę. O, a ja ją w ogóle całkowicie straciłem? Nie, R, wyposaż, dobra. Nie możesz używać zepsutych przedmiotów. A jak ją naprawić? Czekajcie, bo ja mam ją. To jest, kurde, nie pamiętam jak się zakładało. Czy ją się da naprawić? Czekajcie, to musiałbym mieć chyba... Kurde, no nie mówcie, że będę musiał sam stworzyć nową nogę od nowa. To byłoby głupie trochę. To jest tylko ten kuchenny. Kurde, niedobrze. No bo ja ją mam, zobaczcie, ja ją mam tutaj w ubiorze. To jest ona. Pancerz wspomagany. Czekajcie, no nie, no nie, nie da, nie da rady wejść. Czekajcie, wejdę. Też się nie da tak chyba. Nie możesz używać zepsutych przedmiotów, dopóki nie zostaną naprawione. A w jaki sposób, przepraszam?
To musi być chyba od pancerza chyba. Kurczę. Stanowisko do pancerzy. A ja chyba tutaj nie mam. Słuchajcie, wiecie co? Ja posprawdzam, co tutaj mam. Poprzynoszę rzeczy niektóre. Wezmę tutaj. Dlaczego tutaj? Niedobrze. No niedobrze, że jak będę musiał, kurczę, kombinować. Tu jest woda. Ja sobie wezmę tą kuchenkę na zewnątrz. Co tu jeszcze jest takiego? A, no tutaj mam stanowisko chemiczne. Kurde, no. Nie ma nic do naprawiania. Chyba nie było tutaj nic takiego. To troszeczkę nie fajnie. To trochę nie fajnie. No, to też. Przetworzyć. Po co to? Kurczę, tutaj chyba nie było nic do naprawiania. Ta. Dobra, czy ja stworzę tutaj taki. Czekajcie. Pracownia. No, nie mam zębatki i rusznikarstka. Kurczę, nie mam. Zębatka i aluminium. No, tego aluminium po prostu to jest, widzicie? Jednak przyjdzie po prostu, przyszedł taki czas, że po prostu tego aluminium będzie brakować. Ajajajajaj, dobra, to przynajmniej, wiecie co, naprawię sobie te rzeczy, chociażby z tej nogi jednej. Pytanie, czy w ogóle coś jeszcze naprawić, czy zdołam tutaj coś naprawić? Bo mogę stworzyć, bo mogę coś takiego zrobić. Mogę stworzyć ją. Zbuduj. Nie mogę zbudować. A dlaczego nie mogę zbudować? Ale mogę zaznaczyć aluminium przede wszystkim i klej. Dobra, jako poszukiwany tam. No póki nie będę miał połączenia też z innymi bazami, bo... Najlepiej to trzeba by tutaj znowu zrobić linię zaopatrzeniową. I gdy będę miał tylko linię zaopatrzeniową, to po prostu tu będzie gland, cycuś i orzeszki. Więc może na razie kurczę z tego z pancerza wspomaganego zrezygnuję. Będę w nim chodził takim, jaki mam. Po to, żeby tu po prostu zgromadzić wszystkie potrzebne materiały do zbudowania nadajnika, który sprowadzi tutaj jeszcze ilość ludzi innych i po prostu chociaż jednego zatrudnię do linii zaopatrzeniowej i wtedy będzie git majonez, cycuś i orzeszki, bo inaczej ni ho ho. Dobra, to nawet nie będę marnował, słuchajcie, stąd jakichkolwiek materiałów po to, żeby naprawić pancerz, no bo się okaże, że braknie mi czegoś jednego do wbudowania tego nadajnika, nie? Chociaż to też będzie kiepsko ze względu na to, że będę musiał ze 2-3 dni tutaj gdzieś przenocować, może tak zrobię nawet, po to tylko, żeby chociaż tutaj jeden jakiś członek naszego gangu Minutemanów przyszedł tutaj i z nami tutaj mieszkał. Dobra, posprowadzam jednak, słuchajcie, nie ma sensu na razie tutaj tego pancerza jednak, no, cokolwiek z nim teraz robić, bo i tak go nie naprawię. Znaczy, mógłbym naprawić jakieś tam, wiecie, takie gówniane to znaczy tam coś, jakieś delikatnie go ponaprawiać, ale nie wiem, czy to jest sens, póki ja nie mam tutaj tych wszystkich materiałów. Także ja posprowadzam, słuchajcie, sobie, będziemy. Nawet tutaj, tej obrony nawet nie ma. To jest pytanie, co tam jest? A nie, tam są wrota jakieś wyjściowe, ale dobra. Wiem, że tutaj, nie mam rdzenia nawet jeszcze, to jest połowa mojego rdzenia, muszę jakieś wziąć. Czy tutaj sobie... Czekajcie, czy ja mam cały czas tu radio gra? Odwodnienie już czuję, ale to tam z tym to... Po prostu tam się tak grają. No ale tutaj, bo pozostawiałem jakieś tam, o, srebro, no, najbardziej to bym wolał aluminium, nie?
Ale wiecie, mówię, może jak te rzeczy tutaj... Patrz, to się nie ma, no. Dobra, okej. No, trochę na pewno coś tam... Coś tam skapnie mi, słuchajcie. Żebra i miednica. Nie, no to, żebym wziął kość niepotrzebnie. Jakieś tam. Tutaj takich dużo już nie było. Ptaki, słuchajcie, Hitchcocka. Dobra. Zobaczymy, co tutaj jeszcze. To znaczy, zobaczymy, co się tu mi udało. Pamiętam, jak grałem, to tutaj, tu bazę miałem, szczerze powiedziawszy, taką, że tutaj sobie, no chyba ta, nie, tutaj to sobie wrota postawiłem, zbudowałem tak, żeby po prostu nikt nie mógł przechodzić przez te newralgiczne punkty, no bo, zobaczcie, tutaj można przejść, nie, to przełamać po prostu, sforsować obronę, po prostu sobie tu można przeleść. No, w tych dwóch miejscach trzeba było po prostu wybudować. Tutaj wybudowałem tak, żeby tutaj nikt nie przeszedł. Jakąś tam siatką, nie siatką. Jakimiś takimi rzeczami i... I ten, i po prostu się broniliśmy. Dobra, dobra, słuchajcie, no to co, widzimy się niebawem, tak? Dobra. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. No jeszcze nie wyszedłem z zamku, ale udało mi się tam jeszcze coś, parę rzeczy pozyskać i jedynie co to zauważyłem, że jednak i tak czy siak, tak czy siak bym nie naprawiał swoich elementów tutaj stroju naszego pancerza, ze względu na to, że w ogóle brakuje mi jakiś dosyć sporo, jakiś czegoś tam, aluminium pewnie brakuje czy coś. Aluminium nie mam, także zobaczcie, jak jest po prostu aluminium jest bardzo, no, takim, kurczę, lepiej chyba niż stal, kurde, no. Dobra, ruszam dalej. Ruszę, słuchajcie, w kierunku złomowiska i będę musiał pozyskiwać po prostu aluminium. Wszędzie, gdzie znajdę, tam po prostu będę to aluminium no, zbierał. Jedynie co, to udało mi się, no musiałem jakąś tam obronę tutaj, żeby tutaj, kurde, ten koleś się mógł jakoś bronić, więc mu tutaj na środku wybudowałem taki, kurczę, no takie coś. Dobra, lecimy, słuchajcie. Wziąłem tylko jeden rdzeń dodatkowy, pies mój ma, posiada jeszcze tam parę, chyba ze 3 czy 4, więc po prostu, no, idę tak na hajla bajla. Moja prawa noga jest też już totalnie na wykończeniu. Więc, no, jest jak jest. Po prostu idę w kierunku złomowiska i co będę znajdował, no to po prostu tu to będę zbierał, nie? To będę zbierał. Chociaż wiecie co, kurczę, tam mógłbym iść. Tam jeszcze w sumie, zobaczcie, blisko mam tego, bo tam mnie nie było. Tego kutra, może coś ciekawego, jakieś tam, kurczę, rzeczy będą. Nie, no fajny fort, powiem szczerze. Aha, to nawet, kurczę, jest wyjście na tamtą stronę. Bardzo dobrze, czyli są jakby dwa wyjścia, nie? Przeszukamy, słuchajcie, przeszukamy. Wszystko będę po prostu, o. Tylko muszę być mocno ostrożny. Byle pierdnięcie. Też muzyka się, kurde, zmieniła. O, dzień dobry. Co pan tak się rozłożył? Biorę wszystko pana. Na golasa go, chłopa. Kurde, wody, żeby mnie wziął. Ale to... To się tutaj tylko rozejrzę.
Tu masz wędkę? No, wiedziałem, że wędkę. Bez wędki to... jak bez ręki. To już coś jest. Szkoda, że takim statkiem sobie można pływać, nie? Otwórz łatwy, dobra, otwieramy. Czyli aluminium, wszystkie puszki aluminiowe, yes. Antyrat, nabój, strzelby, przyda się, taca chirurgiczna, aluminium, elegancko, już mam trzy aluminium. Oho, jest apteczka jakaś. Pies, gdzie tam pływasz? Lecimy dalej. Tu się troszeczkę ściemnia zaczynać. Podwieczorek jakiś tam. Podwieczorek. Wieczorek się robi. Wieczór się zaczyna robić. Podwieczorek. Ten. Może, kurczę, wiecie co? Wezmę za żyje stymulant ziołowy. Odporność. Zmęczenie i ospałość. O, elegancko. Zażyłem czy nie? Cztery chyba miałem. Nic nie ma. Lecę do... Holy shit! Otóż to, to ja tych widziałem, drani. I ten jest najgorszy. Ten. Znaczy, zaraz za tym. Chociaż... ich tam jest takich? Kurczę. Przydałoby się ich zwabić. Ale no tutaj przyjadą, kurde. Wiecie co? Przecież ja mam miny. Ale będzie sieczka. Ale będzie sieczka. No zobaczymy, zobaczymy. Mam tutaj miny, granat. No nie, no nie wziąłem min. Wracamy. Nie, no musimy to, musimy to. Dobra. Zaraz wrócę, słuchajcie. No dobra, słuchajcie. Wróciłem się po miny. Robi się trochę szarówka. Ale dla mnie to będzie jeszcze dobrze, że mój przynajmniej noktowizor będzie jakby lepiej widział, nie? Będę... ja będę widział przez noktowizor. Dobra, ja sobie to poukładam miny. Tak, żeby po prostu jak przyjdą. Można by poczęstuje ją mina. Nie, dobra, odłamkowe czy mina plazmowa. Obojętne chyba. Czekajcie. Piesek. Tam. Dobra, to co? To co walimy w nich? Teraz nikogo nie wi... a jest tam jakiś. Lecą. Pies, pies. Przeszedł. 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 Kurde. Przeszedł. Padaj.
Jak on tam przelaz? Przez te miny? Ale co, wszyscy inni padli? Ale jaja. No elegancko, no to elegancko, czekajcie. No, nie było tak źle. Chyba nie było tak źle. Rozumiem, robotyczne są nowe. Dobra, spoko, spoko. Na razie to posprzątam. Holo, taśma mechanika, no widzicie, to jest... To są dalej te, kurde... No, niepotrzebnie to wziąłem. Różności, holotaśma, bo tych holotaśm, tych mechaników, to ja mam od... No właśnie, już jedną mam, dobra, nie potrzebuję. No, ale udało się. Nie było tak źle. Co? Czekaj, coś znalazł. Ty, ale jaja. Co? Ty, ale jaja. Super, dzięki, dzięki piesku. Kurde, widzicie? Który człowiek by tak pomógł? Jak pies. Ty wszystkie miny wywaliły. Teraz pytanie, najgorzej jest to, że niestety... A, wywaliło trochę. Najgorsze jest to, że mogły szczątki powpadać do wody. Ale już tego to już po prostu... Nic się nie da z tym zrobić, nie? Ale spoko. Ci są porąbani, pamiętam. Najgorzej to, wiecie co, oni byli w Falloutie 76, w tym online. To byli porąbańce. Po prostu nie dość, że oni mogli znikać, niektórzy chyba mogły znikać. To po prostu ten Roy Boot. Bo ten to nie, to stara jakaś. Ale widzę, że kurde, mam fajne, możliwe komponenty. Pozyskać. A co to byłoby tyle? Ciekawe, czy oni tutaj pilnowali, nie? Czy oni sobie tutaj tylko tak stali? Żeby nie było można przejść? Ale już jest możliwość. No, taki motor bym sobie wziął, no. Takim sobie motor jeździł. Kurde, fajna sprawa by była. No, ale niestety. Co oni tu pilnowali? No ma teraz, ja sobie mogę zasywować w sumie. O, jest coś w skrzynce. Kapsel. Okej, dobra, mikroskopy dwa, płyta grzewcza. Dobra, już coś mogę z tego tam wybudować. O, tu jeszcze widzę jakieś micho. Micho. No, ale tu ktoś se smażył. No, ale już się nie usmażę. Dobra, ile mam, jak tam, 212 dopiero. Dobra, no to nie będziemy się, pozbieramy se tutaj. Jak to jest? Tutaj jesteśmy, liceum, no właśnie, bo my żeśmy tędy tu wracali, nie? Także tutaj mamy sporo rzeczy zostawionych. Dobra, jakoś tutaj sobie pochodzimy. Słuchajcie, już tak nie za bardzo się tutaj chyba jest czym. Łooo! Kuźwa! Jaki motor! Skubany! Kuźwa, widzicie? Fuck! Pierdziele. Shit. Kurde, tej amunicji też kurde już coraz to bardziej brakuje. Ale zobaczcie, jak się pancerzem nakrył, to go nie było można go kurde nic z nim zrobić. Trzeba uważać jednak. Jednak nie, jednak jest coś jeszcze tu, mogą być kolejne. Wkład, gaśnica, biorę, wszystko biorę, słuchajcie. Nie ma to tamto, wszystko zbieram, jestem kurde. O. Proszę bardzo. Wszystko biorę. Tu liceum było, to szkoła, no to wiadomo, kibelki, te sprawy. Kurde, to mogą być jeszcze te... Przy wodzie. Kuźwa, ile ich tu? Co tam było? A, to te małe. Jejku, kochany, kuźwa, normalnie. No dawaj! Ty, błotniak, nie radzisz sobie z błotniakami, który to? Gdzie? Gdzie? Daj se, no. Piesek, piesek. Takie maleństwa cię. Nie możesz sobie dać radę, czujesz podważne odwodnienie, czujesz niedosyt.
Ty jaja błotniaka nic z tym nie... Dobra, wezmę sobie. Ostatnimi czasy nic nie mogę z nimi zrobić. Ani ugotować, ani upiec. Nie wiem czemu. Ale zobaczmy. Tutaj mogę coś... Gotowy wiatrok i piłka. Dobrze. Su! Kuźwa! Kapsel. Papieroski? Oczywiście, no jakby w szkole nie było papierosków. O kurde. Czekaj. Poślemy granata. O! 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 Co to? Mocarny! Kurde! I to jeszcze zielony! Skubany. No, ten to by mnie zabił. Ja pierdziu! Ja pierdziu! O kurde. Dawaj, dawaj. Piesku, chroń, chroń, chroń. Kuźwa. Kuźwa, ciąg. Kurde. Piesek! Co to jest? Co to jest? Co to jest, się pytam? Co to jest? Co to jest? Dobra, uciekamy stąd. Nie. Ja nie mam zamiaru tutaj, kurwa, ginąć. To jeszcze przez błotniaków. Piesek, chodź tutaj. Co to się stąd wycofać? Z góry patrz. No, nie mogę. Skubańce. Co to jest? Po coś zabiłem. Jezus! Do wody wpadłem! Kurde! Skakuj! Ja pierdziu! No nie mogę, teraz jeszcze zginę. Kurde, no. Ale jaja. No to se... O, to, co jest z wami? Gdzie? Skąd wy tutaj się wzięliście? Ja pierdolę. Idę stąd. Co? Kurde. Chodź ty gnoju. Ty to mocardy jesteś. Skurczy byk. Jezus, muszę lecieć po psa. Kurde, no. Coś tam, jakiś jeszcze dostałem, ja pierdziu, dobra, czekajcie, bo no... Czujesz pragnienie. Jeść, pić, kurde! Tam jeszcze jest. Kurde, najgorsze jest to, że jak psa nie wylecę. Chodzi pół papier. Zobaczcie, co można zrobić. Nic mu nie robię, no. Do dupy. No. Teraz coś tam dostał. Na spokojnie, no, uff, dobra, na spokojnie, słuchajcie. Dobra, lecę, słuchajcie, odszukać psa, kurde, żeby znowu nie było tak, że będę po niego musiał lecieć, kurcze. Ten gdzieś tutaj zginął. Polecia. Czekajcie. Odzyskaj to. Kastet, zadaje podwójne obrażenia, jeśli cel jest w pełni zdrowy. Nie no, wezmę, ale to...
Obym znalazł tego plepsa. I czy to wszystkie stwory tu ubite? Gdzie on jest? Cholera, gdzie on jest? Nie ma, no nie ma go, no. Kiesio. Nie ma go. Nie ma go. Za daleko od niego odszedłem. Ja cię kręcę, panie, no. O kurde. Gdzie, jak go zawołać w ogóle? Nawet nie ma jak go zawołać. Nie ma go, no. Tutaj właśnie... Tak, to tutaj żeśmy... No to tutaj już jest, kurde, spokojnie chyba. Nie ma psa. Nie ma psa. Ja cię kręcę, no. Nie ma go. Nie ma go. No i teraz co? Teraz ja muszę po niego zapierniczać, kurde. Zobaczcie, jaki kawał drogi. Aż tutaj. Zobaczcie. Kurde, no. Nie, no. Wiecie, on ma moje rdzenie, no. Muszę na pisanie? No. Aha. Tu, kurczę, takie... Szklany dzbanek, szkło. Tak trzeba nisko chyba przeszukiwać te półki. Kurde, no! To jest to, że się oddaliłem od niego. To jest też głupio w tej grze, nie? Tam coś się pali. Czy to nie jest... University Point? Chyba tak. Tu jest liceum, a tu University Point, kurde. Aj, kochani, nie wiem co teraz zrobić, szczerze powiedziawszy, no. Bez psa to nie za bardzo mi się chce, słuchajcie, cokolwiek robić. Dobra, lecę, słuchajcie, najpierw do siebie. Zobaczę, czy coś już mi się tam uzbierało. Może coś wybuduję. Chociaż kurde, nie wiem za bardzo. Muszę na ten nadajnik zasrany. Ten nadajnik to jest po prostu priorytet. Po to, żeby po prostu tam więcej ktoś przyszedł do pomocy. Kurde, no. Kurzyłem się teraz. Ale będę musiał po niego iść. Nie mam wyjścia, no. Nie mam wyjścia, no. Przeszukam.
Czekaj. Schowaj wszystkie śmieci. Co tu ja jeszcze mogę na przykład takiego wziąć sobie? Nie, no. Warsztat nie. Uzbrojenie. O, to mogę wziąć, przerobić. Czekajcie, teraz tak. No to, aha, to mogę. To nie, tego się nie da przerobić. To sobie wezmę. To dużo nie za bardzo mogłem przerobić, szczerze powiedziawszy. Ale tu. Dobra, to też na razie zostawię. Krwawy liść zostawię. Mięso. This is Radio Freedom, broadcasting all day. Wód nie potrzebuję. Nothing to report at the moment. Stay tuned for updates. Tu rdzeni mam, dobra, zobaczymy, co tutaj się da wybudować teraz. Czekajcie, wyłączę latarkę. Czy da się tutaj antenę tą zrobić? Bo nie wiem, czy ktoś będą sprowadzani tutaj minutmani, czy nie. Wolę się upewnić i swoją radiostację postawić. Tylko teraz pytanie, czy jest możliwość. Jest! Jest możliwość, kochani. Dobra. To czekajcie, postawimy sobie tam ją gdzieś. Tutaj z przodu. Znaczy z przodu, no gdzieś wyżej, nie? Bo powinno być, słuchajcie, powinno, ta powinno działać, ale nie wiem, czy ona, ona po prostu... A, tu postawię. Albo może z tamtej strony. Teraz wymagany jest jakiś generator prądu. Tak, jakiś postawimy sobie mały. Podłączymy i działa. I działa. A ja idę, słuchajcie, spać. Miejmy nadzieję, że jutro... ktoś... przyjdzie i sobie te... Gdzie tutaj mi? Nie podoba mi się... Czekajcie, zaraz tutaj zrobimy coś takiego. To chyba nie ty, nie te, nie te, nie, 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 to nie te. Tu. Taki pylon. Albo... Nie tak. To... I teraz tak. Cyk. Cyk. A ten przewód. 2 a.m. here at Radio Freedom. All quiet, which is how we like it. Stay safe out there, people. Aha, czekajcie, jak go... Tak, dobra, o! Też kurczę. No tu kabel jest, no tak mi to przeszkadza. Wiecie co, może inaczej jeszcze. O, 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 o. Weźmy tak to. A, za daleko. Kurde, no za daleko ma. Ale tu jakby, no tutaj. Czekajcie, to nie tak. Chciałem jak najlepiej, ale nie da rady. To może... ten o, elegancko, dobra.
Nie, ja sobie to... Wolę, jak idę spać, to wolę mieć... Zobaczcie, tutaj też ładnie się zrobiło. Już wszystko te gruzy po... czy te jajca powysprzątali. Zobaczcie, jak ładnie. Tu jakiś dywan możemy... jeszcze... przerobić. Tego już więcej nie za bardzo. Elektryka jest, wszystko piknie ładnie. Kurczę, fajnie to tutaj jest. Podoba mi się. O, tam coś leży. Coś leżało. Coś mi się tu rzuciło. Ale chyba już nie rzucił. O, jest! Gdzie? Dobra. Idziemy spać. Dobra, słuchajcie, zakończę na tym odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie, słuchajcie, znać w komentarzach. Oczywiście fajnie. Kurde, to jest fajnie, naprawdę fajnie zrobione. Podoba mi się tu. Piknie, piknie, słuchajcie, piknie. Nawet nie będziemy tu nic zmieniać, jedynie za to łóżka będziemy wstawiać i nic więcej. Ale mam nadzieję, że jak następnego dnia wstanę, to po prostu już ktoś przyjdzie. Jeszcze sobie coś zjem szybko, żeby nie było, że pójdę spać głodny. Bo te jaja to dużo mają ratów, to nie. Wezmę sobie coś tam, jakiś stek. O, zjem, proszę bardzo. No i dobra. No i mamy, słuchajcie, przede wszystkim... aż 2 punkty w perkach do rozdania, więc wszystko będzie zależeć od tego, czy po prostu uda nam się sprowadzić kogoś tutaj i stworzyć linię zaopatrzeniową. Jeśli tak, no to mamy cały problem z głowy z tym zamkiem i tutaj umocnimy go, a ja po prostu później no, skieruję się znowu po psa, zaginiony znowu, ale to zrobimy jakoś tam później. Dobra. Ja idę spać. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć. It's the war. War never changes.